części, goście pleneru, goście czwartego międzynarodowego pleneru Małaczewskiego pamięci Wiesława Szewelucha. Po raz czwarty mamy okazję z wielu z Was spotkać się w Domu Kultury na otwarciu wystawy poplenerowej. Przy okazji, tym razem wystawa poplenerowa odbywa się z okazji już kolejnych dni długoszowskich. Plener może się odbywać dlatego, że istnieją współorganizatorzy tego pleneru, a są to gmina Kłobuck, pan Stanisław Pendelewicz, firma Maskpol, restauracja pod Grzybkiem, Miejski Ośrodek Kultury, Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne Pieniawa oraz lokalna grupa działania Zielonej Szkoły Śląska, którym z tego miejsca bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc, współorganizację. Tu szczególne ukłony dla pani Renaty Włóki, która wkłada wiele serca, żeby ta wystawa tak wyglądała, jak właśnie wygląda. Szanowni Państwo, pozwolę sobie przedstawić teraz wszystkich naszych artystów, którzy przybyli, żeby promować Kłobuck i okolice naszego pięknego miasta swoich wspaniałych prac. Komisarzem wystawy jest pani Zofia Trzepiura-Dobra z Kłobucka. A gośćmi są Swietłana Szynkarenko, Roma Krysiak z Polski, Anastazja Fitisowa z Białorusi, Olga Orkowska z Ukrainy, Lubow Puszpic z Ukrainy, Elżbieta Iwko z Polski, Janusz Sakowicz z Polski, Piotr Machinek z Polski, Józef Frejów z Ukrainy, Zdzisław Pogłowcarz z Polski. Bardzo serdecznie gratuluję Wam pięknej wystawy i pozwolę sobie oddać głos szefowi Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego Wieniawa z Polski. Szanowni Państwo, mamy jako organizatorom, głównym organizatorom Dni Długoszowskich już w 13 roku Dni Długoszowskich w Kłobucku. Bardzo miło wszystkich Państwa powitać. Również cieszymy się z tego, że już na stałe te wystawy zapisały się jakby w programie naszych dni. Po raz 12 jest ta wystawa, a po raz drugi jest wystawa poplenerowa. W tym roku nadaliśmy jej imię imienia Wiesława Szewelucha, naszego kolegi, który tak nagle odszedł jako komisarz w ubiegłym roku. Mamy wielką nadzieję, że ona na stałe nadal się wpisze, że co roku tutaj będziemy się mogli spotykać w takim gronie albo jeszcze większym. My z tego miejsca jako organizatorzy pragniemy podziękować tutaj wszystkim sponsorom, bo oczywiście pani dyrektor Ształa, bez nich nie byłoby tej wystawy. Uważamy, że tę wystawę za otwartą, jeszcze kolega coś powie, a później wszystkich zapraszamy oczywiście na koncert, bo wystawy to już też taka tradycja, że po tej wystawie koncert dzisiaj zespołu Akura. Ja witam wszystkich serdecznie w imieniu własnym i uczestników pleneru i chciałam podziękować Państwu za przybycie, za umilenie nam tutaj swoją obecnością tego dla nas cennego czasu. Dla nas ta wystawa jest bardzo ważną wystawą. Artyści mają możliwość zaprezentowania się. No i już jak tu wcześniej moi poprzednicy powiedzieli, no dzięki, gdyby nie było sponsorów, współorganizatorów, nie byłoby tego pleneru. Ten plener jest poświęcony w tym roku naszemu koledze. Pozostaje on w naszej pamięci. Jest to jego pierwsza rocznica śmierci. Nie ma go, a jakby był z nami, jest z nami jego najbliższa rodzina. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten plener jest
Wczoraj mieliśmy warsztaty, widzę, że są osoby, które były u nas na warsztatach. Myślę, że wczorajszy dzień też jakoś zapisze się wielu osobom w pamięci. No jest nam miło tam bardzo, jesteśmy zadowoleni z pobytu pod Grzybkiem. Pracujemy w sobotę, będziemy prezentować na wystawie poplenerowej nasze prace, które powstaną już tutaj. Chociaż część już tych prac powstała, nawet na początku. Jesteśmy do niedzieli. Ja myślę, że będziecie Państwo mieli okazję na rynku zobaczyć, zresztą wszystkich serdecznie zapraszamy. Będziemy od godziny na pewno 14 albo 13 wyjeżdżamy z zabaw i będziemy się tam prezentować. Mówisz o serdecznie. Sobotę. Tak, w sobotę. W sobotę. Też dziękuję bardzo. Dziękuję za przekazanie. Ja myślę, że jako przedstawiciel oficjalny i Stowarzyszenia, Pana Wojewodnego Stowarzyszenia Edukacyjnego Bieniawa w Kłobucku i również oficjalny przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego, myślę, że plakat zawiśnie jeszcze, który obchodzi najstarszy Uniwersytet w Europie Środkowej, tu na podróży podkarskim. Proszę Państwa, to rektor wyraża ogromne podziękowanie Państwu za wzbogacenie tych uroczystości, gdzie między innymi rektor Uniwersytetu, ale również innych uczelni, jest patronem. Czyli plener jest częścią integralną Gminy Gorzyce. I proszę Państwa, kiedy pamiętam początki działalności tego wydarzenia, jakie były Gminy Gorzyce, to byliśmy przerażeni tym, co będzie treścią. Marzyliśmy o tym, że była to płaszczyzna od tej najprostszej dziecięcej rysunki, aż poprzez wyrafinowaną sztukę plastyczną, jaką Państwo prezentujecie. Muzykę, taką jaką się uda, ale również od tej popularnej, aż poprzez tą wysokiej tonacji. I to się udało. Proszę Państwa, za to w imieniu tych wszystkich patronów, których wymieniłem, jestem osobiście wdzięczny, jak i w ich imieniu. To jest ta wielka radość. Myślę, że tego nie zrobilibyśmy pojedynczo. To musi być wspólnie. To się udało. Dziękuję ślicznie. Tak, czy wystawę uważamy za otwartą? Zapraszam. Ja powiem, że dziękuję bardzo Stowarzyszeniu Bieniawa za przyjęcie pod własne skrzydła. No bo jest nam dobrze z Wami po prostu. Dobrze. Dziękuję. Wpisali się na listę członków. Zwykłych tak zwanych. A w sobotę będziemy gościć Państwa. Myślę, że ja będę prowadził taką konferencję, spróbujemy to odpalić, tak żeby przedstawić robić i jak najefektowniej Państwa pracę. Zapraszam i dziękuję. Dziękuję bardzo. Artyści, proszę Państwa, pokażę. Może jeszcze na sekundę zamienić. Proszę Państwa, może jeszcze jedna chwilę. Zatem jeszcze minutka, ponieważ... Proszę Państwa, zanim rozejdziemy się do prac. Kwiaty może za moment. Jeszcze moment, dobrze. Jeszcze moment. Bo zapomnieliśmy, proszę Państwa, takim jednym z głównych punktów oficjalnej części. Naszą też tradycją jest, że zawsze na otwarcie wszystkim, którzy tutaj, artystom, którzy wystawiają swoje obrazy, wręczamy taki pamiątkowy, wybity medal z okazji Dni Długoszowskich. W tym roku już 13 Dni Długoszowskich z popiersiem Jana Długosza, po pierwsze z Akademii im. Jana Długosza, autorstwa pana Jerzego Kędziory, a w tej chwili już to po pierwsze, już nie jest tylko po pierwsze, ponieważ to powstał cały pełnopostaciowy pomnik, wszystko jest przygotowane, prawda? Wszystko wskazuje na to, że
20 września przyszłego roku zostanie odsłonięty uroczyście na Kłobuckim Rynku. Piękny pomnik, będzie go już niedługo można zobaczyć, forma już jest zrobiona, wszystko w tej chwili idzie do odlewu do Krakowa. I ja bym może, jakby pani dyrektor wyczytywała, to ja bym podawał. Zofia Trzypka, prawda? Także zaraz prosimy do... Tak, teraz